Nie mam pojęcia, czy mnie w ogóle słychać, bo to trochę głośno jest. Ale nawet jak mnie nie słychać, to może być z korzyścią dla tego materiału. W każdym razie przed nami przegląd lig ujowych, czyli magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszy od polskiej ekstraklasy. Zaczynamy od ligi belgijskiej. Pewnie ktoś powie, że liga belgijska wcale nie jest gorsza od naszej ekstraklasy. No jak nie? No zobaczcie, jak tam grają. Tak w sumie to ja nie znam żadnego dobrego piłkarza z Belgii. A nie, jednego znam. Jednego znam bardzo dobrego. No ale poza tym są sami słabi, no. Grają mniej więcej tak jak ten. Tak się gra w lidze belgijskiej, a jak się gra w Polsce, dla porównania, popatrzmy. To strzał z czwartej ligi, tak gole strzela Wieżyca Pelplin. A teraz coś z ligi szóstej, okręgowa. Korona Człopa nazywa się ta drużyna, która jej zdobyła tę bramkę. No i na deser jeszcze strzał zespołu z miejscowości Szaflary. Skoro tak dzieje się na polskich boiskach, to nic dziwnego, że coraz więcej ciekawych rzeczy dzieje się również na polskich trybunach. Trener, chcesz fajne dupeczki zobaczyć? Zarzec siedzą na trybunkach dwie sztuki. To była relacja na żywo na oficjalnym profilu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Czy tam Maciej zauważył? Ja widziałem, jak szły. Ja chciałem złożyć gratulacje operatorowi, który wykazał się w tym przypadku niezwykłą czujnością. Dobrze, tu ma dobrze, kurwa, zyskiem. Kolejny dowód na to, że polska piłka jest lepsza niż zachodnie. W Niemczech, chyba w siódmej lidze, odbyło się spotkanie, gdzie zawodnicy postanowili trzymać dystans społeczny. Oczywiście wszystko w związku z koronawirusem. Starali się grać tak, by być minimum 2 metry od przeciwnika. I jaki efekt? Efekt był taki, że przegrali 0 do 37. No i pewnie im się wydawało, że zrobili coś niebywałego. A tu dupa. W Polsce jest drużyna Amator Bydgoszcz. Ona gra w 8 lidze, która przegrała 0 do 38, nie zachowując dystansu społecznego. No i kto tu jest lepszy? Kolejna rzecz, która przemawia za polskim futbolem, wyznaczamy standardy. Zobaczmy na przykład ten rzut karny. To naprawdę było spotkanie ligowe, to nie był żaden taki happening typu po jakiś mecz księża kontra transwestyci czy coś takiego. Kolejne standardy wyznaczamy również w kwestii sędziowania. Ostatnio jeden z arbitrów po prawidłowo zdobytej bramce nie uznał jej, bo jak stwierdził w pomeczowym wywiadzie, nie uznał gola ze względu na nieodpowiedni wyraz twarzy. Strzelec zrobił taką mimikę, jakby bramka nie została zdobyta prawidłowo. Po prostu za mało się cieszył, no. Wobec tego sędzia bramki nie uznał. A jak już jesteśmy przy kąciku sędziowskim, no to teraz kilka kontrowersji. To sytuacja z Ligi Finlandii. Poikki, mutta en nyt ymmär, katsokaa. Hän hyppää persuuksille. Czy był faul? A teraz wędrujemy do Serbii i pytanie brzmi, czy należała się kartka? No sędzia kartkę wręczył i to nie żółtą, a czerwoną nawet chyba. Teraz szybki przeskok na wyspy, do Walii. I tam sytuacja, w której było zagranie ręką podobno. No i przypatrzmy się uważnie, czy to zagranie ręką rzeczywiście miało miejsce.
zostajemy na Wyspach, ale to nie będzie już kącik sędziowski. No jakąś bramkę zobaczmy w końcu ładną. To jest czwarta liga szkocka. No kapitalne to podanie do bramkarza. A kończymy rzutem karnym z ligi angielskiej. Jak ktoś słusznie zauważył, publikując to nagranie, warto sponsorować zespoły z niższych lig, no bo tam reklama sponsora przy tym rzucie karnym jest bardzo, bardzo widoczna. No dobra, dojeżdżam do stacji końcowej, więc magazyn dobiega końca. Dziękuję bardzo za uwagę.